przeprosić, jeśli nie wiem, będę miał kłopoty z głosem, ale trochę walczę z jakimś wirusem, chyba którego moja córka przywlekła ze szkoły, więc proszę o dozę pewnej cierpliwości i wyrozumiałości z tym związanej. Webinar będzie się składać z dwóch części. Pierwsza, którą postaram się ograniczyć do około pół godziny, to jest taka krótka prezentacja na temat Mzuri CFI i naszych aktualnie otwartych dwóch projektów. No, a w drugiej części będę odpowiadać na Państwa pytania. Tak długo, właściwie z tego co widzę, to chyba tylko Panów pytania, sądząc po nikach, pod jakimi się Państwo zalogowaliście. Chociaż jest jeden uczestnik telefoniczny, być może to jest Pani, więc może będę jednak używać formy Państwo dla bezpieczeństwa. Jeżeli Państwo, czyli druga część będzie poświęcona temu, żeby odpowiadać na Państwa pytania, bardzo proszę w trakcie, na koniec, jak Państwu jest wygodnie, zadawać pytania. Możecie Państwo, macie Państwo na ekranie możliwość ich zadania poprzez funkcję czatu. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć na koniec. Ta część będzie trwała tak długo, jak to po prostu będzie niezbędne, żeby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Prezentacja ta część pierwszej, chciałem powiedzieć parę słów o grupie Mzuri i o samej inicjatywie Mzuri CFI, o tych dwóch projektach, które mamy otwarte, dwójce i o Alfie, no i krótka informacja, jak przystąpić do Mzuri CFI. Chodzi o nas, o naszą grupę, no to według naszej największej wiedzy jesteśmy niekwestionowanym liderem rynku, jeżeli chodzi o inwestycje w mieszkania i zwłaszcza zarządzanie mieszkaniami. Są inne firmy, które inwestują w nieruchomości mieszkaniowe, są inne firmy, które zarządzają mieszkaniami, ale chyba jesteśmy jedyną, która łączy te kompetencje pod jednym dachem. No i z pewnością jesteśmy największą firmą, jeśli chodzi o zarządzanie mieszkaniami, bo w tej chwili zarządzamy już blisko 1400 mieszkaniami w 22 miastach Polski. Obsługujemy te 22 miasta z 11 naszych biur i mniej więcej 20-25% tego portfela, którym zarządzamy, to są mieszkania, które sami kupiliśmy dla naszych klientów, czyli pomogliśmy nabyć okazje inwestycyjne naszym klientom do ich majątku osobistego. Tak, w tej chwili z ulicy FI, no wychodzimy, idziemy krok dalej i staramy się umożliwić te inwestycje również osobom, które z jakiegoś powodu nie chcą czy nie mogą do własnego majątku. O tym jeszcze za chwilę powiem. Co warto pewnie wiedzieć, zatrudniamy około 70 osób, w tym około 10 specjalistów do spraw inwestycji, czyli takie osoby, które zajmują się tylko wyszukiwaniem, tylko albo w głównej mierze wyszukiwaniem okazji inwestycyjnych w głównych miastach Polski. Mamy kilkuset zadowolonych klientów z Polski i zagranicy, no i tak jak mówiłem, zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji i najmu, czyli od tego, żeby pomóc określić strategię inwestycyjną przez znalezienie okazji inwestycyjnej mieszkania, dokonanie transakcji, wyremontowanie tego mieszkania, a następnie, co jest najtrudniejsze tak naprawdę, zarządzanie tym mieszkaniem w taki sposób, żeby ono przynosiło dochód. I robimy to w duchu naszej misji, którą jest umożliwienie jak największej liczbie Polek i Polaków osiągnięcia wolności finansowej poprzez inwestowanie w mieszkania na wynajem. Te mieszkania, które pomagamy nabyć naszym klientom, typowo przynoszą zwrot gdzieś między 6 a 9% netto. Jeżeli są to kamienice, to tam zwroty już mogą być dwucyfrowe. No i staramy się być również obecni w mediach, piszemy książki, występujemy w telewizji, występujemy w prasie, po to, żeby tą naszą wiedzą też się dzielić i popularyzować ideę inwestowania w mieszkania na wynajem. No i przechodząc krok dalej do samego Mzuri CFI, to tak jak mówiłem, no naszą misją jest to, żeby pomóc jak największej liczbie Polak i Polaków osiągnąć wolność finansową. Prowadzimy między innymi z tego względu blog domia.pl, zachęcam serdecznie do odwiedzenia. No i na tym blogu, wokół tego bloga stworzyła się taka grupa pewnych sympatyków, wśród nich osoby, których nie stać dzisiaj na to, żeby kupić samemu mieszkanie na wynajem, no bo to wymaga posiadania kilkudziesięciu tysięcy złotych, mówimy o mieszkaniu w jakimś dużym mieście wojewódzkim w Polsce. I dlatego uruchomiliśmy Mzuri CFI, które ma umożliwiać zarabianie na inwestycjach w nieruchomości osobom, których nie stać na zakup własnego mieszkania. Przepraszam Państwa bardzo.
No i do tej pory stworzyliśmy trzy takie spółki. Mzuli CF1, do której nabór skończył się z końcem grudnia ubiegłego roku. Zebraliśmy ten taki kapitał, na jakim nam zależało, czyli 1,5 miliona złotych. Od tego czasu kupiliśmy kamienicę i w tej chwili trwają przygotowania do jej remontu. Mzuli CF2, no właśnie za chwilę, za tydzień kończy się nabór inwestorów do tej spółki. Zbliżamy się do 1,5 miliona złotych zebranego kapitału. Mzuli ma działać w takim modelu rentierskim, Mzuli CFI 2, przepraszam, ma działać w takim modelu rentierskim, jak to nazywamy, czyli ma zbudować portfel mieszkań na wynajem, a następnie właścicielom, wspólnikom wypłacać regularnie zyski z najmu tych mieszkań. Mzuli CFI 1, do odmiany o tym nie powiedziałem, działa w modelu, który nazywamy flippingowym, czyli tam założeniem jest zakup kamienicy w złym stanie technicznym, jej wyremontowanie i następnie sprzedaż mieszkań inwestorom. A dopiero co zaczęliśmy też nabór do Mzuli CFI Alpha, która działa w modelu, który nazywamy emerytalnym. I on od modelu rentierskiego różni się tym, że nie będziemy prawie od razu wypłacać zysków z najmu, tylko po zakupieniu mieszkań i zakupieniu także być może kamienicy na flipping, w zależności od tego, jaki zbierzemy kapitał. W tym modelu będziemy przez 5 lat reinwestować wszystkie zyski po to, żeby pomnożyć majątek spółki, czyli majątek wspólników. I dopiero po tych 5 latach przejdziemy na model rentierski, czyli przychody z najmu będą stale wypłacane. No oprócz tego trwają prace nad uruchomieniem kolejnych takich wehikułów inwestycyjnych. To, co myślę jest też dosyć istotne, to to, że te spółki de facto nie zatrudniają, te spółki celowe, Mzuli CFI, nie zatrudniają same ludzi, tylko korzystają z kompetencji, które już zbudowane są w grupie Mzuli, czyli korzystają z tego, co umiemy w Mzuli Investments, jeśli chodzi o wyszukanie okazji inwestycyjnej, wyremontowanie i w zakresie zarządzania najmem, znalezienia najemców, pilnowania, żeby płacili, żegnania się z tymi, którzy nie płacą itd., itd. Tutaj korzystamy z kompetencji Mzuli spółka z o.o. Dlaczego wierzymy, że warto z nami inwestować? No dlatego, że jest to bezpieczna lokata, bezpieczna inwestycja. Wiecie Państwo dokładnie, jaką strategię inwestycyjną będzie spółka realizować. Tak? Inwestujemy w mieszkania na wynajem. Różnych rzeczy nam nie wolno. Na przykład nie wolno nam zainwestować w akcje, nie wolno nam udzielić gwarancji, poręczeń. Tak? Więc staraliśmy się zatkać wszystkie dziury, którymi pieniądze potencjalnie mogłyby wyciec ze spółki. Tak? Kapitał, zdecydowana większość kapitału będzie przeznaczona na to, żeby nabyć mieszkania, czy nieruchomość, czy kamienicę, gdzie spółka będzie wpisana do księgi wieczystej, czyli będą to rzeczywiste, fizycznie istniejące aktywa, które będą stanowiły zabezpieczenie państwa kapitału. No i wreszcie to, co jest też, co ma niebagatelne znaczenie, to jest to, że w odróżnieniu od inwestycji takiej osobistej, gdzie zwykle większość inwestorów stać na, albo w ogóle nie stać na zakup mieszkania, albo stać na zakup, nie wiem, jednego, dwóch czy trzech, no to w momencie, kiedy wpłaci taki inwestor te same pieniądze i obejmie udziały w Mzuli CFI 2 czy w Alfie, staje się właścicielem portfela mieszkań. Czyli jakby ryzyko związane z pojedynczym mieszkaniem zostaje rozproszone na wiele mieszkań. Co to znaczy? No przykładowo, jeżeli kupujemy dwa mieszkania i w jednym z jakichś powodów nie płaci nam najemca, no to mamy połowę naszych aktywów, które tak naprawdę przynoszą nam zysku. Jeżeli zainwestujemy w 100 mieszkań, oczywiście w każdym tam będziemy mieć może 200 udziału, no ale to wtedy kilka z tych mieszkań najwyżej w danym momencie będzie stało puste, czy z jakichś innych powodów nie będzie przychodzić. Przynosić zysku, ten procent będzie znacznie mniejszy niż 50%. Historycznie patrząc, taki przeciętny poziom pustostanów w naszym portfelu to jest około 7%, tak? Czyli na 100 mieszkań 7 w danym momencie albo stoi puste, generalnie to stoi puste. Tak? Więc 93% aktywów będzie pracować w każdym danym momencie. No i po drugie, będziemy i ja będę, dlatego że jestem prezesem zarządu obu tych spółek, będziemy i będę stać na straży tego, żeby odpowiedzialnie zarządzać spółką. Wszystkie decyzje inwestycyjne podejmujemy po naprawdę szczegółowej analizie ryzyk. Co to oznacza? To oznacza, że nawet czasem niektóre okazje inwestycyjne przechodzą nam koło nosa, bo trzeba działać szybko.
Mieliśmy taką kamienicę w Krakowie na przykład, która wygląda bardzo ciekawie, ale ktoś nam ją sprzątnął, zanim jeszcze jakieś informacje zebraliśmy, które były ważne do tego, żeby nie wejść na minę, mówiąc kolokwialnie. Więc wolimy, żeby jakieś okazje nam czasem przeszły koło nosa, niż żebyśmy się wpakowali na minę i państwa pieniądze razem z nami. Co więcej, zgodnie z postanowieniami umowy spółki, czyli takiego swoistego statutu spółek, no kluczowe decyzje odnośnie wydawania pieniędzy, ale nie tylko, są zastrzeżone do decyzji Rady Nadzorczej. Państwo jako inwestorzy macie możliwość wyboru członków Rady Nadzorczej, którzy będą od nas zupełnie niezależni, mówiąc kolokwialnie, będą patrzeć mi na ręce, mi i moim kolegom w zarządzie, co my robimy, w jaki sposób działamy, żeby przynieść państwu jak największy zysk. Co więcej? No więcej to jest to, że na przykład jeżeli spółka zawrze umowę, któraś ze spółek Mzuri CEFI zawrze umowę ze mną, czy z moją żoną, czy z Mzuri Investments, to wszystkie te umowy gwarantujemy, że będą dostępne w strefie inwestora. Strefa inwestora to jest taka wydzielona strefa na stronie mzuricefi.pl, do której dostęp mają tylko inwestorzy, czyli te osoby, które podpisały umowy i są współwłaścicielami spółki. Tam zamieszczamy aktualne informacje, ale tam właśnie będą też wszystkie takie istotne dokumenty, w tym między innymi wszystkie umowy ze stronami powiązanymi. Dlaczego? Po to, żebyście mieli Państwo kontrolę, czy w ten sposób czasem nie wyprowadzamy pieniędzy ze spółki. Tak? Nie będziemy, ale nie tylko chcę Państwa zapewnić swoim słowem, że nie będziemy, ale też będziecie Państwo mieć nad tym kontrolę. Planujemy w przypadku obu tych spółek posiłkować się kredytem inwestycyjnym w pewnym momencie, czyli gdzieś tak po roku, dwóch istnienia spółki, po to, żeby pomnożyć majątek spółek. Wierzymy, że ponieważ kredyt będzie miał duże zabezpieczenie, no bo będą istniały mieszkania, pod które można wziąć ten kredyt, bank będzie mógł wejść na hipotekę tych mieszkań. Poza tym, no będziemy mieć stałe dochody, spółka będzie miała stałe dochody, co dla banku będzie miało, jak się spodziewamy, istotne znaczenie. No oprócz tego jeszcze zabezpieczenie mogą być te nowe mieszkania, które nabędziemy z kredytu. Więc ponieważ to będzie bezpieczny kredyt, no to spodziewamy się, że marża, którą z bankiem wynegocjujemy, będzie na tyle niska, że łączny koszt kredytu będzie znacząco niższy od przychodów, które będą przynosiły mieszkania, które kupimy z tego kredytu. I ta marża powiększy zysk spółki, czyli zwrot dla państwa jako inwestorów. Ale nie chcemy szaleć z tym kredytem, bo w razie, gdyby coś się stało złego na rynku, no żeby mieć bufor bezpieczeństwa, dlatego mamy takie zobowiązanie, że kredyt inwestycyjny nie przekroczy połowy kapitału własnych spółki. Tak? Czyli ten wskaźnik LTV, wskaźnik kredytu do wartości łącznej nieruchomości, która będzie kredytowana, by dla całego portfela nie przekroczy 33%. No i wreszcie, co też powinno mieć, jak myślę, dla Państwa niebagatelne znaczenie, no to jest to, że ja moje pieniądze również włożyłem w Mzuri CEFI 2 i w Mzuri CEFI Alfa. Co prawda nie bezpośrednio, ale jestem współwłaścicielem Mzuri Investments, podobnie jak pozostali członkowie zarządów tych spółek i podobnie jak Sławek Muturi, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. No i Mzuri Investments włożyło pieniądze, znaczące kwoty, bo to jest 100 tysięcy złotych w obu przypadkach, w każdą z tych spółek. Więc nam też zależy, żeby nasze pieniądze pracowały tak samo jak Państwa pieniądze. Mamy, jak to się po angielsku mówi, mamy skin in the game, tak? Czyli jeżeli coś pójdzie nie tak, to my też stracimy nasze pieniądze. Więc tak samo zależy nam, żeby wszystko poszło dobrze. Więcej, dlaczego warto inwestować z Mzuri CEFI? Mówiłem o tym, że w przypadku inwestorów, którzy dysponują kwotą, która pozwoliłaby im na zakup jednego czy dwóch, czy więcej mieszkań, no to jedną z zalet inwestowania w CEFI jest rozproszenie ryzyka. Ale jest jeszcze inna zaleta i to bardzo duża, mianowicie taka, skrótowo mówimy o tym, że duży może więcej. Otóż, jeżeli będziemy mieć kapitał wielkości kilku milionów złotych, no to możemy na przykład kupować całe kamienice. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że w momencie, kiedy idziemy kupować kawalerkę, no to konkurujemy o tę kawalerkę nie tylko z innymi inwestorami, którzy chcą ją kupić na wynajem, ale też z bardzo licznymi konsumentami, czyli z osobami, które po prostu chcą tam mieszkać samemu, albo kupują dla córki, która tam podejmuje studia i żeby sobie tam mieszkała. Tak? Natomiast w momencie, kiedy chcemy kupić kamienicę,
No to grono konkurentów bardzo się zawęża, bo nikt nie kupuje kamienicy po to, żeby samemu w niej mieszkać. To kamienice kupują tylko inwestorzy. Jeżeli jeszcze idziemy po bardzo dużą kamienicę albo jakiś inny budynek, który można przekwalifikować na mieszkanie, no to wtedy konkurencja jest bardzo mała, co przekłada się na to, że cena jednostkowa mieszkania bardzo mocno spada. Czyli możemy tak naprawdę po remoncie, kupno kamienicy, remont i tak dalej, może się przełożyć na to, że koszt jednego mieszkania będzie nawet o połowę niższy w tej kamienicy. Będzie nawet o połowę niższy, niż gdybyśmy kupili takie mieszkanie na wolnym rynku. Kolejna zaleta to ponadprzeciętne zyski. Gdyby patrzeć na różne klasy inwestycji o podobnym profilu ryzyka, przepraszam, jeśli trochę mówię takim slangiem inwestycyjnym, czy jeśli spojrzeć na to, gdzie Państwo, gdzie indziej możecie włożyć swoje pieniądze i przy takim samym ryzyku utraty kapitału porównacie stopy zwrotu osiągalne, no to wydaje nam się, że nasza propozycja jest bardzo atrakcyjna. Bo jeżeli patrzycie Państwo, nie wiem, czy na fundusze inwestycyjne lokujące, nie wiem, na przykład w instrumenty pieniężne, czyli dosyć bezpieczne, nie mówię o akcjach, czy jeśli spojrzycie, no nie wiem, w obligacje Skarbu Państwa, czy po prostu lokaty bankowe, no to one oferują 2-3 razy niższe zyski niż te, które my wierzymy, że osiągniemy. Co więcej, mówiłem już o jasno określonym celu, ale to, co jest istotne, to jest to, że my nie będziemy kupować mieszkań, nie inwestujemy w celach spekulacyjnych, czyli nie kupujemy mieszkania po to, żeby zaczekać rok czy dwa i potem sprzedać je drożej. Wszystkie te, cały model finansowy i te zwroty, o których mówię tutaj i które Państwo zapewne zapoznaliście się z nimi w prezentacjach, które Państwu wysyłaliśmy, one są oparte tylko o bieżące przepływy pieniężne, czyli inaczej mówiąc, uwzględniamy tylko spodziewane dochody z najmu mieszkań, nie uwzględniając ewentualnego wzrostu cen tych mieszkań. Jeżeli one wzrosną, super, wszyscy na tym wygraliśmy, ale one się w zwrocie nie odzwierciedlają. Patrzymy tylko na to, co wierzymy i wiemy, no bo zarządzamy prawie 1400 mieszkaniami, wiemy, jakie one przynoszą pieniądze. Co więcej, no tak jak mówiłem, cała idea Missouri CFI wzięła się stąd, żeby umożliwić inwestowanie, zarabianie na nieruchomościach osobom, których nie stać na zakup mieszkania, więc stąd jest ten własny wkład już od 10 tysięcy złotych. Jest też możliwość wyjścia z tej inwestycji na dwa sposoby. Pierwszy to sprzedaż mieszkań innemu inwestorowi, czy już obecnemu w spółce, czy komuś zupełnie z zewnątrz. Tutaj też planujemy pewne mechanizmy ułatwiające Państwu takie wyjście z inwestycji. To jest giełda udziału w przypadku Missouri CFI 2. W przypadku Missouri CFI Alpha zapewne również będziemy korzystać z tej giełdy udziałów, aczkolwiek to jest jeszcze że tak powiem, do finalnego potwierdzenia, ale nawet jeśli nie, no to będziemy przynajmniej rozsyłać informacje do wszystkich pozostałych inwestorów, do innych klientów Missouri Investments o tym, że można zakupić udziały w razie, gdyby ktoś z inwestorów zgłosił, że chce wyjść z tej inwestycji. Drugą możliwością jest umorzenie udziałów, czyli jakby odsprzedanie ich spółce, aczkolwiek to jest mniej korzystne dla inwestorów, przynajmniej w krótkim okresie, mniej korzystne rozwiązanie, dlatego że w przypadku Missouri CFI 2 przez pierwsze 2 lata, a w przypadku Missouri CFI Alpha przez pierwsze 4 lata, taki sposób wyjścia łączyłby się z pewną stratą, to znaczy spółka by wypłaciła takiemu inwestorowi kapitał, ale pomniejszony o pewną kwotę. No, co wynika z tego, że musimy zachować płynność i musimy mieć pewną taką perspektywę stabilną po to, żeby sensownie zainwestować Państwa pieniądze. W momencie, kiedy nie wiemy, kto kiedy zabierze pieniądze, nie możemy sensownie inwestować. Stąd jest taka pewna, no, można powiedzieć, kara dla inwestora, który będzie chciał przedterminowo wyjść z inwestycji. Ale to, co jest istotne, w przypadku od sprzedaży udziałów innemu inwestorowi, to oczywiście to nie ma żadnego zastosowania. No i wreszcie kolejna korzyść to jest to, że naprawdę nie musicie się Państwo znać na inwestowaniu w nieruchomości, nie musicie Państwo być tam od tego ekspertami, nie musicie spędzać dziesiątek godzin, żeby się stać ekspertami. Macie jakby, inwestując w Missouri CFI, macie dostęp do całej naszej wiedzy, naszych blisko 70 współpracowników, którzy mają doświadczenie w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych, w ich remontowaniu, a potem zarządzanie nimi, tak żeby generowały stałe dochody.
To, czyli jakby porównując inwestowanie przez Mzuri CFI do inwestowania do własnego majątku. Po pierwsze, no jest różnica w poziomie inwestycji. Tak? Mzuri CFI to jest od 10 tysięcy złotych. Za 10 tysięcy złotych w mieście dużym w Polsce raczej Państwo nie kupicie żadnego mieszkania, nie mówiąc już jeszcze o jego wyremontowaniu i tak dalej. Na to trzeba około 75 tysięcy złotych i to jeszcze jest spora okazja, tak? Więc po pierwsze, można zainwestować mniej pieniędzy. Jeśli chodzi o zwrot, to generalnie spodziewamy się, że będziemy dawać lepszy zwrot niż w przypadku inwestycji indywidualnych. Aczkolwiek, jeżeli ktoś dysponuje dużym kapitałem, dużym doświadczeniem i wiedzą i ma dużo czasu, no to myślę, że będzie w stanie osiągnąć podobne zwroty jak i my. Problem jest taki, że mało kto dysponuje tymi trzema elementami naraz. To jest związane z tym kolejnym wymiarem, czyli z czasem własnym. Naprawdę wyręczamy Państwa we wszystkim niemalże. W przypadku, kiedy się kupuje do własnego majątku, no to samemu trzeba podejmować szereg decyzji. Nawet jeśli współpracuje się na przykład z Mzuri Investments, to wciąż jest się zaangażowanym w liczne decyzje. O wiedzy już mówiłem. O ryzyku też już chyba właściwie mówiłem, więc nie będę tego powtarzać. Podejmowanie decyzji, no to tutaj jest też pewna różnica, tym razem zapewne na niekorzyść Mzuri CFI. Jeżeli Państwo macie mieszkanie we własnym portfelu, no to jesteście ich zupełnym dysponentem. Możecie wszystkie decyzje samemu podejmować. Jeżeli inwestujecie w Mzuri CFI, no to ta kontrola bezpośrednia jest trochę ograniczona, a nawet dosyć silnie ograniczona, bo tak naprawdę tymi mieszkaniami zarządza Mzuri Investments na zlecenie Mzuri CFI, a Państwo jesteście angażowani jedynie w kluczowe decyzje, które są zarezerwowane dla zgromadzenia wspólników. Kolejnym pewnym ograniczeniem jest to, że Państwo nie jesteście bezpośrednio właścicielem, więc na przykład nie możecie wziąć kredytu hipotecznego pod zastaw tej nieruchomości czy pożyczki hipotecznej. No aczkolwiek, tak jak mówiłem, my mamy zamiar ostrożnie brać taki kredyt inwestycyjny. No i wyjście z inwestycji, jeżeli macie Państwo, jesteście właścicielem mieszkania, no to jeżeli dacie odpowiednio niską cenę, to możecie je sprzedać w ciągu dnia. Wyjście z inwestycji w Mzuri CFI może być trochę utrudnione, bo musiałoby znaleźć takiego nabywcę na udziały albo umorzyć te udziały, co też chwilę trwa. Więc nie będę twierdzić, że Mzuri CFI nie ma żadnych wad, jakby relatywnie do inwestowania we własny majątek, ale jestem przekonany już o tym, że zalety przeważają nad wadami. Przechodząc teraz do omówienia tych dwóch spółek i tego, jak one wyglądają, czym się różnią. W przypadku Mzuri CFI 2, tak jak już chyba mówiłem, celem jest to, aby zapewnić Państwu, inwestorom, stały strumień pasywnej gotówki. Pasywnej, co to znaczy? To znaczy, że nie wymagającej żadnego Państwa działania. Czyli spółka nabędzie mieszkania, może strychy, może domy całe, na przykład jednorodzinne, po to, żeby te mieszkania, domy i tak dalej wyremontować, a następnie je wynajmować. I te przychody, które z wynajmu będziemy czerpać, po odjęciu kosztów funkcjonowania spółki, będą dystrybuowane regularnie pomiędzy inwestorów. Będzie to wypłata dywidendy, a wcześniej zaliczek na poczet dywidendy. Przewidujemy, że będą to dwie w roku wypłaty dywidendy i trzeci raz wypłata salda dywidendy. Oczekujemy, że zwrot z inwestycji powinien docelowo osiągnąć 6-7% w skali roku. I to, tak jak mówię, nie uwzględnia wzrostu wartości rynkowej posiadanych mieszkań, dlatego że w tym przypadku, jak mówię, patrzymy tylko i wyłącznie na dochody bieżące. Czyli to jest ta wypłata dla Państwa w odniesieniu do tego kapitału, który Państwo wpłacicie. I co jest jeszcze istotne, do Mzuri CFI 2 można przystępować cały czas, znaczy nie w poniedziałek i wpłacić 10 tysięcy i w środę kolejne 10, ale będą takie okienka transferowe, jeśli to tak można nazwać. 3 razy do roku będzie sesja wchodzenia i wychodzenia ze spółki, ale uwaga, to co jest istotne, do 30 września można objąć udziały w CFI 2 po cenie nominalnej. Po tym okresie cena nieco wzrośnie. Dlaczego? No dlatego, żeby wynagrodzić tych inwestorów, którzy będą pierwsi i jakby odzwierciedlić też to, że oni będą musieli dłużej czekać na wypłatę pieniędzy. Tak więc cena będzie tak kalkulowana
po 30 września, żeby osoby, które wpłacają pieniądze, po 30 września mniej więcej tak sam, jakby odniosły taki sam zwrot na swoje inwestycje. Tak? Staramy się być fair i wynagradzać te osoby, które jako pierwsze przystąpią do spółki. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości? No, tego nie zagwarantuję, ale dla rocznej zwroty 7% zamodelowaliśmy, jak wyglądałyby wypłaty przy różnych wartościach wpłaconego kapitału pomiędzy 10 a 100 tysięcy złotych. Mówiłem o tym, że będą dwie zaliczki i potem wypłata salda dywidendy. Zakładając, że spółka zarobi w danym roku 7%, a kurczę, chyba to zamazałem zamiast podkreślić. Zakładając, że spółka zarobi 7% w danym roku, to te wypłaty będą się kształtowały w ten sposób. Przy czym w nawiasie niżej widzicie Państwo wartość wypłaty już po potrąceniu tak zwanego podatku Belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych. Dlatego, że 7% podajemy przed uwzględnieniem tego podatku. Podobnie jak, no nie wiem, jak patrzycie Państwo na lokatę w banku, to bank również podaje oprocentowanie, nie uwzględniając tego podatku. Więc dla porównywalności my również pokazujemy oprocentowanie przed tym podatkiem, ale już po uwzględnieniu podatku na poziomie spółki, podatku CIT, czyli podatku od dochodów osób prawnych. Zasady uczestnictwa, tak jak mówiłem, od 10 tysięcy złotych można wejść do spółki do 30 września, czyli jeszcze tydzień, ostatni termin na wejście po cenie nominalnej. Działa to tak, że Państwo podpisujecie przed wstępem objęcia udziałów, musicie udzielić pełnomocnictwa ściśle zgodnego ze wzorem, który udzielamy, pełnomocnictwa do objęcia udziałów, a następnie do głosowania na zgromadzeniach wspólników. To, co jest istotne, to Państwo pełnomocnik, czy mecenas Hilarski, jest zobowiązany do tego, żeby za każdym razem zapytać Państwa, tak, jakby tak praktycznie, to może my będziemy pytać za niego, ale on musi głosować tak, jak Państwo mu udzielicie instrukcji na zgromadzeniu wspólników, a jeżeli Państwo nie udzielicie instrukcji, no oczywiście przedtem poinformujemy, jakie będą uchwały głosowane, jakie są propozycje i na tej podstawie Państwo będziecie podejmować decyzję, jakie ich udzielić instrukcji. Jeżeli Państwo z jakiegoś powodu nie udzielicie instrukcji, to mecenas Hilarski nie będzie głosować w Państwa imieniu. Czyli to jest tak, jakbyście Państwo po prostu nie przyszli, nie stawili się na zgromadzenie wspólników. Tak? Czyli trzeba, tak jak mówiłem, podpisać umowę przedwstępną, udzielić pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. To jest bardzo istotne, inaczej ono będzie po prostu nieskuteczne. I, no, co istotne, wpłacić zadeklarowany kapitał. Zasady wyjścia z inwestycji. Tak jak mówiłem, to wyjście z inwestycji może dokonać się na dwa sposoby. Albo sprzedaż innemu inwestorowi, albo umorzenie działów. Mówiłem o tym, że umorzenie udziałów w ciągu pierwszych 2 lat łączy się z utratą części kapitału. To jest 20%. Natomiast po upływie tych 2 lat, czyli jeżeli będziecie Państwo chcieli wycofać swój kapitał w 2013 czy 2030 roku od wejścia do spółki, wówczas otrzymacie 100% swojego kapitału. No i oczywiście jeszcze przez ten czas będziecie na stałe otrzymywać wypłaty z zysku. Przechodząc powoli do Missouri Safe Alpha, trochę mnie zastanawia, że Państwo nie zadajecie żadnych pytań. Zachęcam Państwa do tego. Myślę, że jakieś się mogą rodzić. Zachęcam do zadawania pytań. Przechodząc do Missouri Safe Alpha, cel inwestycyjny jest podobny, ale nie do końca identyczny jak w przypadku CFI 2. Jest podobny o tyle, że również chcemy nabyć portfel mieszkań na wynajem, ale oprócz tego, że zgromadzimy taki kapitał, który pozwoli nam kupić jedną czy dwie kamienice, czy kupować jedną czy dwie kamienice na flipping, czyli po to, żeby je wyremontować i sprzedać po wyższej cenie, czy na tym zarabiać. I to, co jest najistotniejsze tak naprawdę, to jest to, że o ile w Missouri CFI 2 od drugiego roku mamy zamiar wypłacać dywidendy na bieżąco, to w Missouri CFI Alpha przez pierwsze 5 lat nie wypłacimy Państwu zysków, bo te zyski będą zainwestowane przez spółkę po to, żeby zwiększyć majątek spółki, czyli też Państwa. I dopiero po upływie tych 5 lat, w 6 roku,
albo w szóstym roku i w kolejnych chcemy przejść na ten model rentierski, czyli regularnie wypłacać zyski spółki inwestorom. I to, co jest również istotne, to to, że do Missouri Alpha można przystępować do 15 listopada. I to jest data dosyć ostra. Nie będzie takiej możliwości, żeby na przykład za rok przystąpić do Missouri CFI Alpha. Pewnie powołamy kolejne tam Missouri CFI, nie wiem, 5 czy 16 w przyszłości o takim samym modelu, ale do tej konkretnej spółki nie będzie można przystąpić. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ spółka będzie reinwestować zyski, to problemem byłaby taka no, uczciwa dla wszystkich stron wycena wartości udziałów. Czyli pytanie, po jakiej cenie udziały mieliby objąć nowi inwestorzy, na przykład za 2 czy 3 lata. Chcemy uniknąć takich dyskusji. Chcę uniknąć tego, żebyście Państwo mieli do mnie i moich kolegów w zarządzie pretensje o to, że za wysoko czy za nisko wyceniliśmy udziały, więc po prostu można przystępować tylko w tym roku, do 15 listopada, potem takiej możliwości już nie będzie. Szacujemy, że gdybyśmy zebrali 5 milionów złotych do spółki, to po 5 latach jej funkcjonowania, czyli w tym pierwszym okresie zamkniętym reinwestowania zysków, będziemy pomnożyć majątek o około 50%, nie posiłkując się kredytem. Jeżeli będzie więcej, jeżeli będziemy się posiłkować kredytem, ten przyrost kapitału, ten przyrost majątku spółki powinien być większy. Jeżeli zbierzemy mniej kapitału, ten przyrost będzie mniejszy. Tak więc to jakby zależy od bardzo wielu czynników, natomiast no, wierzę, że ten model finansowy jest realistyczny i że taki zwrot będziemy w stanie naszym wspólnikom zaoferować, jeżeli zbierzemy wystarczająco duży kapitał. Znowu chciałem pokazać podobną symulację wypłat. Tak jak mówiłem, to przyrost wartości majątku spółki wynosi około 50% przez pierwsze 5 lat. Ale patrząc na to, co się dzieje później, w szóstym, siódmym roku i kolejnych, no to wartość wypłat w stosunku do zainwestowanego kapitału będzie wynosiła około 10%. Tak? Dlatego, że pomnożymy ten majątek, więc w ciągu tych pierwszych 5 lat jest więcej mieszkań, mówiąc obrazowo, jeżeli uda nam się kupić, nie wiem, 100 mieszkań w przyszłym roku z tych pieniędzy, które Państwo wpłacicie jako kapitał, no to w szóstym roku powinniśmy mieć nie 100, tylko 150 mieszkań, a dokładnie 152, gdyby się ten scenariusz, te wszystkie założenia zrealizowały, jak w tym modelu. Te 150 mieszkań będzie przynosić dochód najmu, który po potrąceniu kosztów funkcjonowania spółki będzie wynosił mniej więcej 10% tego, co Państwo wpłaciliście w tym roku. Pan Piotr pyta, jak będzie wyglądał proces wyjścia z inwestycji, jeśli wartość rynkowa nieruchomości spadnie. Tutaj odpowiedź jest różna w przypadku obu spółek. W przypadku Mzuli CFI 2 przewidujemy, że wartość, jakby nie mamy planu aktualizować wartości spółek, wartości nieruchomości w księgach spółki. Czyli wyjście będzie właściwie po wartości takiej, po jakiej się wyszło. W przypadku Missouri CFI Alpha mamy zamiar aktualizować wartość nieruchomości, tak więc to wyjście odbyłoby się z pewną stratą dla inwestora, gdyby wartość rynkowa nieruchomości spadła. Co jednak no, wydaje mi się w jakiejś przewidywalnej perspektywie, wydaje mi się mało prawdopodobne. To raz. A dwa, no to jest to, że jednak konstruujemy te spółki z myślą o osobach, które nastawiają się na długoterminowe czerpanie dochodów, takich pasywnych, bieżących dochodów z tych spółek. Czyli jakby idealnie, no to nie chcemy nigdy sprzedawać, nie chcemy nigdy sprzedawać nieruchomości, więc mamy nadzieję, że właściwie będzie to neutralne dla Państwa, bo to, czy ceny rosną, czy spadają, ma wpływ na naszą spółkę, będzie miał wpływ tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy chcieli jakąś nieruchomość sprzedać. Jeżeli nie, oczywiście po stronie zakupowej ma wpływ, ale ponieważ nie mamy zamiaru sprzedawać, mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni do tego, żeby sprzedawać te nieruchomości, no to mamy nadzieję, że ewentualny spadek cen nieruchomości, mało prawdopodobny, nie będzie nas bolał. I w sumie mamy też nadzieję, że tak naprawdę nie zarobimy na wzroście cen nieruchomości, no bo nie będziemy zamieniać tych nieruchomości na gotówkę, więc ten wzrost cen będzie nie zmaterializuje się w naszym przypadku.
Ale oczywiście, jeżeli Państwo postanowicie wyjść, no to może być taka sytuacja, że będziemy musieli upłynnić pewne aktywa i wtedy to może nastąpić to, o czym Pan Piotr pisze w swoim pytaniu. Zasady uczestw w Mzuri CFI Alfa. Minimalna kwota identyczna jak w przypadku CFI 2 i zresztą wcześniej 1 i pewnie naszych następnych CFI, czyli 10 tysięcy złotych. Maksymalna kwota inwestycji to jest 400 tysięcy złotych. Proces przystąpienia jest identyczny, czyli to jest umowa przedwstępna, udzielenie pełnomocnictwa w formie notarialnej i wpłata kapitału na konto spółki do 15 listopada. Wyjście z inwestycji, tak jak mówiłem, analogicznie w przypadku CFI 2, albo odsprzedaż udziałów innemu inwestorowi, albo umorzenie przez spółkę. Przy czym tutaj przez pierwsze 4 lata to umorzenie odbywa się ze stratą kapitału. W 5 roku odbywa się bez straty, ale też bez zysku. I dopiero w kolejnych latach wyjście będzie po cenie odzwierciedlającej wzrost majątku spółki. Tak? Czyli bo w 5 roku to jest wyjście po prostu po wartości nominalnej udziałów, za które się objęło. No dobra, porównując te dwa modele, no to mamy tak, w obu przypadkach obie spółki będą inwestować w zdywersyfikowany portfel mieszkań. Zdywersyfikowany, czyli zróżnicowany, bo będą mieszkania, no w CFI na przykład już w tej chwili kupiliśmy mieszkanie w Krakowie, kupujemy w tym tygodniu, mamy już umowę przedwstępną, w tym tygodniu jest akt kupienia mieszkania w Radomiu małego i tak dalej, i tak dalej. Czyli one będą różnej wielkości w różnych miastach. Ale oprócz tego w modelu emerytalnym, czyli w CFI Alfa, chcemy również inwestować w kamienice na flipping, czyli do renowacji i odsprzedania mieszkań. Przeznaczenie dochodów to jest ten element, którym te dwa modele różnią się kluczowo. W przypadku modelu rentierskiego, czyli dwójki, będą na bieżąco dystrybuowane wśród inwestorów, natomiast w przypadku modelu emerytalnego, czyli Alfy, będą w całości reinwestowane przez okres 5 lat po to, żeby podnieść majątek, powiększyć majątek spółki. To będzie miało odzwierciedlenie w wysokości zwrotu, który Państwo osiągniecie na swojej inwestycji. Spodziewamy się, że będzie to 6 do 7% w skali rocznej w przypadku modelu rentierskiego i około 10% w przypadku modelu emerytalnego. Czas trwania ciągły w przypadku CFI 2. To znaczy będzie można i w tym roku, i w przyszłym, i za 5 lat będzie można wejść i wyjść ze spółki. W przypadku modelu emerytalnego właściwie nie przewidujemy wchodzenia i wychodzenia i spółka będzie trwała minimum 5 lat. No mamy nadzieję, że również będzie wiecznie trwała i te wypłaty będą trwały wiecznie, ale to tak naprawdę zależy od wspólników. Pierwszy dochód inwestorzy w modelu rentierskim zobaczą po 1 roku, najwcześniej po 5 roku w modelu emerytalnym. Typ otwarty, tutaj zamknięty, czy to właściwie tego bardziej się odnosi, to o czym wcześniej mówiłem, o możliwości przystępowania w przyszłości. W obu przypadkach chcemy się posiłkować kredytem. No i tak jak już mówiłem, w przypadku modelu rentierskiego raczej nie nastawiamy się na flipping, chyba że w jakiejś małej skali szybki pojedynczych mieszkań. Natomiast w przypadku modelu emerytalnego tak, chcemy zarabiać również na flippingu kamienic. Mamy nadzieję, że zgromadzony kapitał nam na to pozwoli. Jak przystąpić do Mzuri CFI? Tak jak już mówiłem, no przede wszystkim warto, żebyście Państwo się dokładnie zapoznali z pakietem inwestora. W pakiecie inwestora jest dosyć obszerna prezentacja przybliżająca spółkę, strategię inwestycyjną, zasady, najwyższe, którymi się kieruje ta spółka. Jest też akt założycielski spółki, tak żebyście Państwo mogli poznać, no już takim językiem prawniczym napisane te rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówię, które są bardziej opisane szerzej w samej prezentacji. Jest wzorzec umowy przedwstępnej, objęcie udziałów, czyli tych przystąpienia do spółki, jest wzór pełnomocnictwa notarialnego i tam parę jeszcze innych dokumentów. Przede wszystkim należy się z tym dokładnie zapoznać, żebyście wiedzieli Państwo dokładnie, w co inwestujecie swoje pieniądze. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, napiszcie na ten adres, który tutaj widzicie, biuro@mzuricfi.pl, my na te pytania odpowiemy niezwłocznie. Jeżeli podoba się Państwu to, co Państwo przeczytacie dzisiaj ode mnie, usłyszycie i ewentualne odpowiedzi, na które odpowiemy, czy dzisiaj, czy za pośrednictwem tego adresu mailowego, to podpisujecie Państwo umowę przedwstępną objęcia udziałów.
i w ciągu 5 dni od otrzymania na zwrotnie podpisanej umowy, z kanon podpisanej umowy, musicie Państwo dokonać wpłaty kapitału, a w ciągu 2 tygodni dotrzeć do naszej siedziby oryginał wypisu aktu notarialnego udzielenia pełnomocnictwa mecenasowi Hilarskiemu. No i następnie to właściwie z naszej perspektywy wtedy stajecie się Państwo wspólnikiem. Z perspektywy prawa, kodeksu spółek cywilnych, stajecie się wspólnikiem w momencie, kiedy sąd rejestrowy odzwierciedli podniesienie kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli w KRS-ie. W momencie, kiedy to nastąpi, też otrzymacie Państwo informacje. Wszystkie informacje będą wcześniej już dostępne w tej strefie inwestora, o której wcześniej mówiłem. Mamy nadzieję, że jest to początek, a może po prostu jeden z kolejnych kroków na drodze do wolności finansowej dzięki nieruchomości, inwestowaniu w nieruchomości. No dobrze, to jest właściwie szybkie podsumowanie naszej oferty. Mam nadzieję, mówiłem to wszystko przy założeniu takim, że Państwo zapoznaliście się choćby pobieżnie z tymi pakietami inwestora, z prezentacjami obu tych modeli. Teraz zachęcam Państwa do zadania pytań. Widzę, że Pan Jaromir pisze, więc zachęcam wszystkich pozostałych Państwa również do zadawania pytań. Postaram się na wszystkie z nich teraz odpowiedzieć. Pan Jaromir pyta, czy udział w spółce ma jakieś konsekwencje dla osób posiadających dofinansowanie, na przykład rodzina na swoim. Zaskoczył mnie Pan tym pytaniem, muszę przyznać, natomiast jestem prawie pewien, że nie. Natomiast nie znam na tyle dobrze zasad funkcjonowania programu Rodzina na swoim, żeby być tego na 100% pewien. Na 99% posiadanie udziału w jakiejś spółce nie ma nic do programu Rodzina na swoim. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj inwestując w Mazurice FI 2 czy Alfę, nie staje się pan właścicielem mieszkania. W księdze wieczystej nie będzie pana nazwisko, tylko będzie wpisana nazwa spółki, a pan staje się właścicielem udziałów w spółce. Teraz to, czy spółka zajmuje się inwestowaniem w mieszkania na wynajem, czy w myjnie samochodów, czy nie wiem, farmy kokosów w Pernambuco, to właściwie nie powinno chyba nikogo interesować, tak? I nie powinno mieć żadnych konsekwencji, ale tak jak mówię, no, nie jestem panu w stanie na 100% tego potwierdzić. Byłbym zdumiony, gdyby jakieś tutaj konsekwencje były. Jeszcze widzę kolejne pytanie. A nie, tylko podziękowanie. Ale zachęcam państwa do zadawania dalszych pytań. Jak szacowane są koszty operacyjne zarządzania nieruchomościami? Powiedzmy tak, mamy koszty operacyjne, spółka będzie ponosić na dwóch poziomach. Po pierwsze, będą to koszty związane z nabyciem mieszkań, ich remontem i potem z zarządzaniem. I to są koszty, które są dokładnie takie jak dla innych klientów Mzur Investments. Czyli, żeby być konkretnym, spółki będą płacić Mzur Investments za wyszukanie i zakup na konto spółki nieruchomości, to będzie prowizja w wysokości 2,5% netto od wartości zakupionych nieruchomości. Jeżeli te nieruchomości będą wymagały remontu, a prawie zawsze będą wymagały remontu, bo okazje inwestycyjne mają to do siebie, że to zwykle nie są mieszkania, które lśnią i są piękne, tylko raczej wyglądają po prostu fatalnie i wtedy ludzie nie chcą tego kupować, bo nie widzą, że można je doprowadzić do dobrego stanu. Więc jeżeli będą remonty, to wynagrodzenie Mzur Investment za zarządzanie remontem wynosi 10% wartości remontu plus VAT. I oczywiście trzeba też ponieść same koszty remontu, tak? Ekip budowlanych, koszt, no nie wiem, materiałów i tak dalej. I wreszcie, w momencie, kiedy zakończy się remont, wówczas to mieszkanie trafi do spółki Mzuri, która będzie zarządzać tym mieszkaniem. I tam głównym kosztem jest prowizja za zarządzanie, która wynosi standardowo 11%. W przypadku, jeżeli jest to pojedyncze mieszkanie wynajmowane jako całe mieszkanie, i 14%, jeżeli jest to mieszkanie wynajmowane na pokoje. Przykładowo, to mieszkanie, które w Krakowie kupiliśmy dla Mzulicy FI 2 i tam toczy się w tej chwili remont, ono będzie wynajmowane docelowo na pokoje. No i najprawdopodobniej studentom.
W tym przypadku tam ta prowizja wynosi 14%. Jaka jest tego zaleta z punktu widzenia inwestorów w Missouri CFI 2 czy też Missouri CFI Alpha? No taka, że Missouri nie zarabia, jeżeli nie zarabia spółka. Czyli w najlepszym interesie Missouri jest to, żeby spółka jak najwięcej zarabiała na najmie, no bo wtedy po prostu prowizja jest większa. To jest stała procentowo, więc im większa jest baza, tym większy jest dochód także dla Missouri za zarządzanie. Czyli to są główne kategorie. Tam są jeszcze jakieś drobne inne pozycje kosztowe, ale nie chcę o nich w tej chwili mówić, bo one już są naprawdę szczegółowe, nie wpływają jakby istotnie na to. A jeszcze jest drugi poziom jakby kosztów operacyjnych, to są koszty takie z angielska zwane overheads, tak? Czyli koszty ogólnego zarządu, czyli to jest na przykład czynsz. No, spółki muszą mieć jakąś siedzibę, są zarejestrowane na Stefana Batorego 20 w lokalu numer 15 w Warszawie, muszą płacić czynsz najmu, również biura, tak? Więc jest czynsz najmu. Są jakieś koszty obsługi prawnej, są jakieś koszty informatyczne, są koszty obsługi księgową, która prowadzi księgi firmy. Więc to są jeszcze jest drugi poziom tych kosztów operacyjnych. Szacujemy jednak, że te koszty operacyjne zamkną się w kilku tysiącach złotych miesięcznie. Dla przykładu w CFI 1 tam szacowaliśmy, że one chyba nie przekroczą 7,5 tysiąca, jeśli dobrze pamiętam, i w tej chwili wynoszą coś około 4 tysięcy złotych miesięcznie. Więc oczywiście w miarę jak skala będzie rosła, to też będą rosły te koszty, no bo na przykład w kancelarii księgowej płacimy w zależności od wielkości liczby operacji księgowych, których ona dokonuje. Więc jeżeli będziemy mieć 100 mieszkań, to będziemy więcej płacić za prowadzenie księgowości niż w przypadku 10 mieszkań. Ale no to wciąż będą relatywnie niewielkie koszty. I to, co jest interesujące, czy może nie interesujące, to, co jest ważne dla Państwa, to jest to, że wszystkie te koszty oczywiście uwzględniliśmy w modelu finansowym. Więc oczekiwany zwrot docelowo 6-7% w przypadku Missouri CFI 2 i oczekiwany zwrot 10% w przypadku CFI Alpha uwzględnia zarówno wynagrodzenie dla Missouri Investments, jak i wynagrodzenie dla Missouri, jak i te wszystkie koszty ogólnego zarządu, o których w tej chwili mówiłem, a także szereg kosztów, o których teraz nie wiem, bo nie stanowią jakby istotnych pozycji. Na przykład, nie wiem, no, uwzględnia też ubezpieczenie tych mieszkań, prawda? No, trzeba płacić podatek od nieruchomości, trzeba będzie płacić. Jest jeszcze jakaś tam opłata za przejęcie mieszkania w zarządzanie i tak dalej, i tak dalej. Taksy notarialne trzeba będzie płacić, podatek od czynności cywilnoprawnych przy ich kupowaniu. Więc wszystkie te koszty uwzględniliśmy w modelu finansowym. Pan Bernard napisał, że jest na telefonie, nie znaczy przy komputerze. Pytanie, okienko na CFI 2 do 30 września to mało czasu. Kiedy następne okno inwestycyjne CFI 2? Następne przyjmowanie planujemy z końcem grudnia bieżącego roku. Następne okienko transferowe, może okienko inwestycyjne lepiej brzmi niż transferowe, więc z końcem grudnia. Natomiast to, co jest istotne, do 30 września należy podpisać umowę przedwstępną. Gdyby miał Pan zamiar zmieścić się w tym oknie, no dlatego, że tak jak mówiłem, ono jest po prostu objąłby Pan udziały o niższej cenie niż przy kolejnym tym oknie grudniowym, no to ważne jest, żeby do 30 grudnia podpisać umowę. Jeżeli będzie to za chwilę, jeżeli nastąpi tam przekazanie pełnomocnictwa i wpłata kapitału w pierwszych dniach października, to też będzie ok. Jaki zatem jest zakładany roczny zysk brutto z najmu? Zysk ten szacowaliśmy na 7,5% z kawalerek i 8,5% z mieszkań wielopokojowych. Przeciętnie, dla przeciętnego mieszkania w całej Polsce. To, co jest istotne, nie planujemy inwestycji w Warszawie, dlatego że w Warszawie jest wyraźnie niższa stopa zwrotu z najmu. Dlatego bardziej będziemy szukać mieszkań w Krakowie, w Trójmieście, w Łodzi, Radomiu, a raczej nie w Warszawie, no chyba że się zdarzy jakaś fantastyczna okazja. Dobrze, nie wiem, czy macie Państwo dalsze pytania? Cieszę się, że Pan Piotr
zdążył. W ogóle też ten webinar będziecie go Państwo mogli otworzyć ponownie. Dla te osoby, które nie wiem, czy się spóźniły, czy z jakiegoś powodu chciałyby jeszcze raz go otworzyć, on będzie dla Państwa i on jest nagrywany i będzie dla Państwa dostępny również w przyszłości. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, żeby ktoś pisał, ale może zaczekamy jeszcze chwilkę. O, widzę, że pan Piotr pisze. Jeszcze chwila cierpliwości. Czekamy na pytanie pana Piotra. Kiedy pytanie się ukaże, to Agata pokaże je na głównym ekranie, tak żebyście Państwo wszyscy je widzieli. Ja go wciąż jeszcze nie widzę, więc proszę się nie niecierpliwić, że Państwo też go nie widzicie. Ja jeszcze go po prostu nie ma. Jako inwestor z Rubi zauważyłem, że poznikały oferty z Łodzi. Czy ma to związek z Państwa aktywnością w CFI? Poznikały oferty w sensie takim, że mniej, nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Czy chodzi o to, że mniej jest ofert z Łodzi dla inwestorów? Jeśli tak, to nie wydaje mi się, żeby był taki związek. Być może jest to większy związek no właściwie nie wiem. Rzeczywiście, może w ostatnich dniach nie było ofert z Łodzi, ale to nie jest tak, że to wynika z tego, że kupujemy dla CFI. Jest im nie, a dokładnie to nie ma ich w ogóle od dłuższego czasu. Myślę, że nie. Nie ma ich może w ciągu ostatnich 2 tygodni. Wcześniej były oferty. Może jeszcze sprawdzimy, gdyby mógł się pan odezwać na adres investments@mazuri.pl. Sprawdzimy, czy coś się nie dzieje czasem jakoś z adresem mailowym, bo to nie jest tak, że nie ma tych ofert. One rzeczywiście, one są, jest ich ostatnio rzeczywiście może odrobinkę mniej, ale nie jest tak, że zupełnie zniknęły. Pan Bernard napisał, czy dobrze rozumiem, że w przypadku CFI 2 pierwsza wypłata zysku jest na początku 2017? Nie do końca na początku, dlatego że to będzie prawdopodobnie w kwietniu 2017, zakładając, że w 2016 roku CFI 2 nie będzie miało straty. Tak? Dlatego, że kodeks spółek handlowych zabrania wypłacania zaliczek na poczet dywidendy, jeżeli w poprzednim roku spółka odniosła stratę. Oczywiście jest tak, że pierwszy rok funkcjonowania Missouri CFI 2 będzie rokiem największych kosztów, bo będzie najwięcej, nie wiem, mieszkań nabywanych, te mieszkania będą remontowane, więc nie będą jeszcze pracowały itd., itd. No, ale będziemy robić wszystko, żeby wyjść na zero w pierwszym roku, tak żeby w drugim roku już funkcjonowaniu tym pełnym, czyli w 2017, można było wypłacać zaliczki na poczet dywidendy. Więc odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, tak, zakładamy, że będzie to gdzieś na wiosnę 2017 roku. Dobra, widzę, że pan Berno jeszcze. Dziękuję. Czy jeszcze macie państwo jakieś pytania? Zachęcam. No dobrze, ponieważ nikt nie pisze w tej chwili, jeśli macie Państwo ochotę, to jeszcze proszę pisać, ale gdyby tak nie było, no to tak jak mówiłem, możecie Państwo zadać nam pytania mailowo cały czas, będziemy starali się na nie odpowiedzieć, a Pan Piotr jeszcze pisze. Ale po zakończeniu webinarium możecie Państwo zadać nam pytania mailowo, będziemy starali się na nie jak najszybciej odpowiadać. Adres przypominam biuro@mazuricfi.pl. Zdawało mi się, że ktoś jeszcze coś pisał, ale nie widzę w tej chwili, żeby było tak. Ostatnia oferta z Łodzi była 30 sierpnia. No, 3 tygodnie rzeczywiście. Czy to jest długo, czy krótko, no to rzecz dyskusyjna.
Ale to nie jest tak, że oferty z Łodzi poznikały, ale specjalnie dowiem się, porozmawiam z koleżanką z Łodzi, dowiem się dlaczego, co się dzieje. Mam nadzieję, że pracuję nad tym i za chwilę będą kolejne liczne oferty z Łodzi. Jeszcze nie wiem. No dobrze. Szanowni Państwo, tym chyba będziemy kończyć ten webinar. Tak jak mówiłem, on będzie dla Państwa dostępny. Zmieściliśmy się w godzinę, sporo krócej niż pierwszy webinar z tego cyklu. Mam nadzieję, że Państwo, no właśnie, możecie też chcieć otworzyć sobie tamten wcześniejszy. On też jest dostępny. Agata poinformuje Państwa, w jaki sposób można go odtworzyć. No i zachęcam do inwestycji z Mzuri CFI 2 i Mzuri CFI Alpha. Mam nadzieję, że któryś z tych dwóch modeli będzie Państwu odpowiadać. Jeżeli mielibyście Państwo wątpliwości, proszę do zadawania, zachęcam do zadawania pytań. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję uprzejmie i życzę Państwu spokojnego wieczora. Do widzenia i dobranoc.